Wszyscy chcielibyśmy mieć rynek mieści. Natomiast dopóki nie będzie obwodnicy, nie możemy sobie na to pozwolić, aby wyburzyć estakadę. No w związku z tym, żeśmy zakorkowali całe miasto. Odwiedził nas prezydent naszego miasta, pan magister inżynier Andrzej Kotala. I zaprezentował wszystko to, co w jego mniemaniu dla miasta jest najlepsze. Bardzo dużo padło pytań ze strony uczestników tego spotkania, a jest nas ponad 200. Wszyscy są zainteresowani pięknem naszego miasta. Oby żyło się tu dobrze, dostatnio i lepiej. I myślę, że wszyscy ci, którzy udzielili, właściwie zapytali pana prezydenta o swoje różne racje, otrzymali odpowiedź, co jest bardzo ważne i istotne. Byłem zaszczycony wziąć udział w tym spotkaniu i też podziękowałem za nie. Umożliwiło jakby przedstawienie mi właśnie wszystkim tym obecnym, zgromadzonym na tym spotkaniu. To jest przypomnę klub seniora, kierowany przez panią Zofię Dytko, bardzo prężnie działający, bardzo zrzeszający liczną grupę ludzi. Chciała się po prostu dowiedzieć, jaka jest przyszłość miasta, co się będzie w mieście działo, rozwijało, jakie inwestycje powstaną w mieście. Oczywiście była to też okazja do zadawania pytań na temat problemów, które nurtują niewątpliwie tą społeczność tutaj, powiedzmy, chorzowską, Chorzowa Torego, ale chyba też nie tylko Chorzowa Torego, bo pytania dotyczyły oczywiście całego miasta, no, na które mi było bardzo przyjemnie odpowiadać, ponieważ były to rzeczy mi wiadome. Poniekąd też podzielam pogląd niektórych osób co do pewnych kwestii. Ja tu już nie wiem, może wchodził w głąb, ani się, że tak powiem, wgłębiał w te tematy. Natomiast no, widać było, że mieszkańcom, że tym właśnie tej społeczności bardzo leży na sercu dobro miasta, jak i jego rozwój i też los młodych ludzi, który dzisiaj był tutaj często poruszany, młodych małżeństw, tak naprawdę, którzy po prostu no, co ciągle się borykają z mieszkaniami, z problemem pracy no i tak dalej, i tak dalej. Było mnóstwo pytań o te obiekty na terenie naszego miasta, które straszą, nie są wykorzystane i dlaczego. Dowiedzieliśmy się o Stadionie Śląskim, to też panów najczęściej interesowało, panie zresztą też. No i te wszystkie problemy trudne, które wynikają z takiego bycia, życia w tym mieście są istotne i ważne. Bardzo cenię Państwa uwagi, Państwa sugestie. Za rok obiecaliśmy sobie zaprosić Pana Prezydenta na takie spotkanie multimedialne. Myślę, że to nam pomoże jeszcze bardziej zobrazować to, co nas czeka w naszym mieście. Ekspresową, czyli skrótem z A4 na do A1.